Znajdujemy się na skrzyżowaniu ulic Westerplatte, Kniaziewicza i Mirosławskiego, gdzie od kilku dni drogowcy prowadzą prace związane z przebudową ulicy Westerplatte, która będzie m.in. poszerzana. Jednakże te prace, które trwają, jak już wspomniałem, od kilku dni, poważnie utrudniają życie kierowcom. Od razu na początku, kiedy tylko się rozpoczęły, kierowcy skarżyli się na niewłaściwe oznakowanie. Dzisiaj widzimy już, ono jest poprawione, co nie oznacza jeszcze, że można tutaj spokojnie, bezpiecznie przejechać, zwłaszcza gdy mijamy autobusy. Największe utrudnienia czekają na kierowców, którzy chcieliby włączyć się do ruchu, wyjeżdżając z ulicy Mirosławskiego bądź też Kniaziewicza. Wiąże się to ze sporym oczekiwaniem w kolejce, od kilku do nawet kilkunastu minut, o czym sami zdążyliśmy się przekonać. Poprawili oznakowanie dzisiaj dopiero. Przez kilka dni remontu było wadliwie. A tutaj właśnie mamy ślady po wadliwie zrobionym oznakowaniu tymczasowym. Teraz dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Bohateru Westerplatte. Tutaj zazwyczaj czeka się na wjazd, na możliwość włączenia się do ruchu, na skręt w lewo w ulicę tą właśnie Bohaterów Westerplatte, zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.